O, słuchajcie, witam Was serdecznie. Nie wiem, czy mnie pamiętacie. Byłem na Olkampie w zeszłym roku, w listopadzie. Nazywam się Szymon Wajnowiec. Zresztą tutaj jest na dole napisane, to jest e-mail do mnie. Ja tutaj słyszeliśmy wiele takich różnych stricte, że tak powiem, informatycznych rzeczy. Ja się poruszam po wzgórzach tych tematów, bo ja bardziej jestem prawnikiem. Jest jakiś na sali prawnik? O, dzień dobry panu. Nie patrzę, czy znam, ale nie znam. Nie, jakby... Co? Jestem akurat Sokolik z Lublina. Kończyłem Wydział Prawa Administracji. Następnie ja troszkę taką formę zawodową. Ja przepraszam, nic nie słychać, ale się... Nie, bo początek słyszałem, ale cieszę się, że... Lublin! Nie, cieszę się, że pan jest z Lublina i że... Odwiedził nas tutaj. Słuchajcie, sprawa jest tego typu, że ta prezentacja powstała, ona powstała na skutek pewnego zapotrzebowania, ponieważ po ostatniej prezentacji, gdzie prosiłem ewentualne pytania, ewentualne jakieś propozycje na następne spotkanie, no to wyszło, że wszystkie sprawy dotyczyły prawa autorskiego. Słuchajcie, teraz jest tak. Jedna uwaga, że to jest taka dosyć ogólna prezentacja i ona ma na celu tylko i wyłącznie, że powinna naświetlić pewne sprawy, bo każda sprawa jest inna, każde jakby te wydarzenia, zdarzenia te w internecie czy powiedzmy w świecie, to są dosyć indywidualne i to nie można przykładać jednej miarki, także to tak na marginesie powiem, że zastanawialiśmy się, czy jest tak możliwość stworzenia czegoś takiego, jakiejś takiej Google dla prawników, na zasadzie, że wypisujemy jakiś nasz stan faktyczny, że nie wiem, że coś nam się stało i w związku z tym, czy jakieś tak na bazie naszego prawa jakaś taka rada prawna automatycznie nam wyskakuje, nie wiem, płatne za pomocą SMS-a, coś takiego. I słuchajcie, że doszliśmy, że po prostu się nie da, bo wszystko jest tak indywidualne, że nikt nie jest w stanie stworzyć jakiego algorytmu, żeby nam mogło to w jakiś sposób odpowiedzieć na to konkretne zadane pytanie. To wszystko jest kwestia bardzo indywidualna. No dobra, przechodzimy do... Tak, słuchajcie, prawo autorskie w internecie. To jest tytuł i idziemy dalej. Słuchajcie, sprawa jest tej treści, że znalazłem w sieci, to jest taki podstawowy kazus, elementarz. Słuchajcie, znalazłem w sieci zdjęcie, tu film, nagranie, które chciałbym wykorzystać w swojej prezentacji, ale w ogóle chciałbym wykorzystać i pytanie, czy mogę legalnie skorzystać ze zdjęcia, w jakim zakresie. I słuchajcie, to pytanie do Was, można czy nie można, jak tak intuicyjnie czujecie? Nie można. 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 No dobra, no to słuchajcie, to teraz zostańcie przy tych swoich stanowiskach, to ja mam więcej wytłumaczę, jak to wygląda. Jest ustawa podstawowa, chociaż to nie jest tylko, przyjrzyjcie się na datę, to jest data istotna, to jest 94 rok. Tekst jednolity był w 2006 roku uchwalony, ale już sami widzicie, że minęło już sporo lat i w 94 roku internet, a teraz to jest, dużo się zdarzyło. No tam powiedzmy, że były zmiany, które tam próbują gonić rzeczywistość, ale to jest tak, że rzeczywistość wyprzedza znacznie to co nasi posłowie starają się tutaj jakoś to uregulować. Jest sporo białych plam, także ja dlatego mówię, że to ja tylko mogę naświetlić, ponieważ mówię sporo białych plam. Dobrze, idziemy dalej. I słuchajcie, pierwsza zasada, tak jak się pytałem, czy możemy skorzystać, otóż ochrona utworu powstaje z mocy prawa z chwilą jego stworzenia i uzewnętrznienia. To polega na tym, że nie musimy ani tego zgłaszać, ani rejestrować, ani nie musimy nawet zastrzegać prawa, tylko się musimy podpisać. Spotkałem się z czymś takim i tu mówię Wam od razu, jest też spór, gdzie znany prawnik warszawski twierdzi, że jeżeli zdjęcie jest niepodpisane, można korzystać z niego w dowoli. Inny twierdzi, że ktoś to musiał zrobić, ktoś to musiał zamieścić, w związku z powyższym to też nie jest tak, że to jest niczyje. I słuchajcie, my nie musimy tego zgłaszać, rejestrować, jak mówiłem, umieszczać jakichkolwiek zastrzeżeń. I tutaj jedna uwaga, nie wiem, czy kojarzycie copyright, takie C w kółeczku, takie tam różne oznaczenia. To jest amerykański system, u nas czegoś takiego nie ma. To jeżeli na przykład w polskich produktach jest te C, to jest tylko i wyłącznie,
no sobie można zamieścić, ale to jest absolutnie niepotrzebne. Wystarczy na przykład zdjęcie podpisać, czy film jakoś, nie wiem, tutaj go jakoś oznaczyć, że ktoś go stworzył, ktoś go zamieścił. Amerykanie odchodzą już od tego copyrightu, także to nie jest, bo tam były konwencja berneńska, później jeszcze tam konwencje inne, no w każdym razie Amerykanie sami od tego odchodzą i ten. U nich system, jeszcze tak na marginesie mówię, jest system rejestracji, że u nich jeżeli coś się stworzy, to właśnie te copyright, to się w takim specjalnym urzędzie się zastrzegało, rejestrowało się ten swój jakby produkt i można było korzystać z ochrony. U nas jest ten system, nazwijmy to europejski, gdzie absolutnie jak coś stworzymy, to mamy do tego prawo. I słuchajcie, to jest o tyle ważne, że to nie ma znaczenia, jak my jesteśmy osobą nieznaną, czy no, chcemy się wypromować, to nam właśnie zależy, żeby korzystali ludzie z naszych utworów, prawda? Nie oglądali się na nic, tylko tak jak tu słyszeliśmy o tym kocie jeleniu, nie jak no, to jeleń, o, to im zależało, prawda, żeby tutaj. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tu pan z Łodzi stwierdził, kolega z Łodzi, o tej Krystynie Czumównie powiedział, że tam do menedżera i była umowa podpisana. No i następnie nie można było. Otóż Krystyna Czubówna jest tak rozpoznawalną marką, że Krystyna Czubówna to sobie nie życzy, żeby jej głos był wykorzystywany gdzieś, gdzie ona sobie tego nie życzy, albo gdzieś poza jej wiedzą. Także to jest tak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tutaj właśnie na przykładzie Koty Jelenia, bo to pięknie widać. I tak, twórca jest, ma pełne prawa do korzystania z utworu i rozporządzania nim. To jest bardzo ważne zdanie. Nie wiem, co to przypomina wam. Nie wiem, czy coś wam to w ogóle przypomina? Pewne prawo, że możemy z tym robić, co nam się chce. No, blisko. No ale słuchajcie, to jest tak, jakbyśmy kupili, nie wiem, koszulkę w sklepie. Czyli w takim prawniczym żargonie to bardzo przypomina prawo własności. Prawo własności. Kupimy coś, możemy z tym robić, co chcemy. Możemy wyrzucić, spalić, nie wiem, oddać komuś, albo, nie wiem, wystawić na rozprzedaż, co chcemy. Jedziemy dalej. I teraz tak, skoro ja tu rozpatruję ten kazus, że jednak zdjęcie jest podpisane, bo ja mówię nad tym kwestią, czyli że jeżeli zdjęcie nie jest podpisane, ja zresztą na końcu wrócę do tego tematu. I słuchajcie, jeżeli zdjęcie jest podpisane, czy możemy, możemy z niego legalnie korzystać? Tu są dwie możliwości. Otóż możemy, słuchajcie, moi drodzy, dozwolony użytek prywatny. I to jest przedmiotem bardzo licznych kontrowersji, bo okazuje się, że tu są te warunki najpierw wymienione, ja może je tak pokrótce skomentuję, że utwór musi być rozpowszechniony, to jest bardzo ważne. Bo jeżeli ktoś na przykład prześle nam jakieś, nie wiem, zdjęcia i powie, że zobacz na przykład Szymon, pooglądaj moje zdjęcia, zobacz jakie fajne, nie wiem, byłem tu i tu, a ja, nie wiem, zamieszczę to w sieci, rozpowszechnię i ktoś z tego będzie korzystał, to absolutnie nie jest to legalne korzystanie, bo ja sobie nie życzę, osoba, która do mnie wysłała te zdjęcia, nie życzyła sobie, żeby to było rozpowszechniane, to było do mnie i tylko i wyłącznie informacja, także to nie są zdjęcia rozpowszechnione, czyli nie mogę. Ale jeżeli ktoś zamieszcza na jakimś ogólnym dostępnym serwisie zdjęcia, jak najbardziej możemy sobie te zdjęcia ściągnąć i możemy sobie je na przykład zrobić na swoim komputerze tapetę. Bardzo, to jest zupełnie legalne, nawet może być podpisane zdjęcie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gazeta się bardzo to ładnie te zdjęcia opisuje, że na przykład jest tu olsztyński nasz fotograf Przemysław Skrzydło, łamane, gazeta, agencja gazeta, czy coś takiego. No zwróćcie uwagę, kiedy się przyjrzycie się, szczególnie prasowe zdjęcia są bardzo ładnie opisane, właśnie to chodzi o te prawo autorskie. Nie może naruszać normalnego korzystania z utworu i nie może godzić w interesy twórcy. To są przepisane z ustawy, to są dwie takie warunki, które tu, to zresztą z konwencji są przepisane. Ja tego nie będę rozwijał, to chodzi po prostu o te normalne korzystanie z utworu, to jest taka klauzula generalna, to się tak ładnie mówi, chodzi o to, żeby po prostu nie narażać autora na ewentualne straty, jeżeli my z tego na użytek prywatny skorzystamy. Powinno następować z poszanowaniem autorskich praw osobistych, podaniem nazwiska twórcy oraz źródła. To jest taki wymóg, powiedzmy, że no, to jest taki bardziej kultura, bo wiadomo, jeżeli użytek prywatny, to nikt nas z tego powodu rozliczać nie będzie i te rozsądne granice i rozsądne granice, no to tak jak powiedziałem, żeby to było w niej jakiś, bo wiadomo, była taka kilka lat temu sprawa, jak to w punktach ksero, to może nie jest związane z internetem, ale w punktach ksero
panowie kserowali na przykład, robili 100 czy 200 egzemplarzy jakiejś książki, a potem się przychodziło i on mówi, że nie trzeba kserować, on wyciągał spod lady, sprzedawał i mówi, że to jest, prawda, na użytek prywatny. No teraz, do niedawna rzeczywiście była taka interpretacja, że to nieważna jaka liczba kopii, no teraz się przyjmuje, że to musi być rozsądne granice, czyli jak pan w kseru nam skseruje książkę, może, że ja, dlatego w niektórych książkach naukowych napisano, że kopiowanie zabija, ale na użytek prywatny możemy sobie skopiować, no, nie ma to żadnego problemu. I to są te rozsądne granice. Kiedyś mówię, kiedyś to tam były wątpliwości, ale teraz się przyjmuje, że jeżeli to jest kilka egzemplarzy, to absolutnie możemy. I dotyczy tylko osób fizycznych, czyli ja mogę przyjść sobie coś tam, czy z komputera, z internetu skopiować, czy z, powiedzmy, tak jak mówię, pójść do kserów, sobie książkę skserować, ale osoby, przedsiębiorstwa nie mogą. To jest taki przykład podawany, jak to w Szwajcarii przedsiębiorstwo robiło takie prasóweczki na użytek wewnętrzny, że po prostu wycinało tam jakieś artykuły z gazet, kopiowało i rozprowadzało po firmie. U nas tego nie można, po prostu przedsiębiorstwo nie może jakby na użytek własny. No bo i chodzi o to, i teraz na czym polega ten dozwolony użytek prywatny? Korzystanie z rozpowszechnionego w zakresie własnego użytkowiska w formach takich jak na przykład. No i możemy ten utwór, płytę skopiowaną pożyczać. Tylko że to muszą być osoby z kręgu, no jakby osób bliskich, czy jakichś osób, z którymi pozostają w związku osobistym. Dla osób o, że tak powiem, nieznanych z imienia nazwiska, to dotyczy głównie internetu, to nie jest dozwolony użytek osobisty. I teraz uwaga, przy tym właśnie nawiązując tutaj, to już było kilkanaście slajdów, czy z Facebookiem. Otóż Facebook, słuchajcie, możemy dla naszego tych znajomych na Facebooku śmiało im przekazywać dalej pliki. To nie jest łamanie praw autorskich. Na Facebooku, słuchajcie, dokopałem się do takiego właśnie stwierdzenia, że na Facebooku śmiało można filmy, zdjęcia, wszystko można przekazywać, także to nie jest dla tych oczywiście kręgu znajomych, którego mamy w Facebooku, bo to nie może być tak, że udostępniamy dla nieznanych nam z imienia i nazwiska. Tu mamy zwielokrotnienia w czasie przeglądania stron, to tam chodzi o to, że jak nam się coś tam będzie wyświetlać w kilkunastu egzemplarzach, to tam nie ma. Tu przesyłać pocztą elektroniczną na maila, pobieranie, zapisywanie, możemy sobie drukować, nie. I tutaj, słuchajcie, na czerwono macie wyjątki. Dozwolony użytek prywatny może dotyczyć programów komputerowych. Na programy komputerowe, słuchajcie, ja mogę zrobić jeszcze kolejną prezentację, bo to jest kompletnie inaczej uregulowana działka, także nie możemy sobie skopiować programu komputerowego, bo to nie jest, to reguluje prawo autorskie, ale inaczej. I to nie dotyczy również elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu. Czyli jeżeli ktoś sobie stworzył bazę danych, no to nie możemy tej bazy sobie skopiować, ponieważ bazy też są inaczej uregulowane. To był użytek prywatny, ale możemy z tym to zdjęcie zaprezentować publicznie, czy tamten jakieś fragmenty filmu. Ja tu się skupiam tylko na prawie cytatu, tam są inne formy, typu jakieś tam prasowe, że możemy jakieś informacje prasowe. Ja tutaj dla naszego jakby, w naszym kręgu zainteresowań to najbardziej leży to prawo cytatu. Tu musimy również spełnić kilka warunków, że utwór musi być rozpowszechniony, czyli na przykład jakieś zdjęcie, ono nie może być tak jak mówiłem wcześniej, że gdzieś tam komuś prywatnie przesłane, tylko to musi być takie, że w sieci dostępne. Możemy wykorzystać urywki albo mniejsze całości w utworze, który stanowi samoistną całość. Tu mieści się to w zakresie uzasadnianym, wyjaśnianiem, analizą, nauczaniem. Korzystanie może. I tu są te klauzule generalne, że nie może godzić interes twórcy i następować poszanowania autorskich praw i też rozsądne granice. I teraz tak, na czym polega prawo cytatu? Można przytaczać na stronie www fragmenty książek, artykułów, innych stron internetowych i możemy w prezentacjach wykorzystać fragmenty zdjęć, filmów. Ja bym chciał powiedzieć, że na przykład, tylko że to jeszcze, tak jak mówiłem, to musi być podpisane. To musi być podpisane, wiadomo skąd to jest i to musi jakby dotyczyć, te zdjęcie wiązać się jakby z całością. To nie może być na przykład, że ja sobie zaraz wiem tu jakieś gołe panienki, ale jakieś powiedzmy zdjęcia skądś niezwiązane z tą prezentacją zaczął wam tu pokazywać, to no łamałbym prawo.